No, tutaj z Carrefourka Wileńskiego, no to nikogo by za chwilę nie wpuścili, no niestety, nie wpuszczą, nawet nie wpuszczą. Nawet kiedyś tramwajem ze Starówki z Zośką Czerwoną, z tą czerwoną Sofia Maciocha z Zamościa jechałyśmy. Jedno tu, jedno tu, w międzyczasie wstąpiło, weszło. Ja mówię, Zośka, spotkamy się w cerkwi, no tam jest dużo ludzi, teraz jest święto. No oczywiście w Anglo-Ameryce Białystok zawsze więcej w cerkwi ludzi. A tutaj no właśnie było tyle, ile było, że można byłoby tę Zośkę znaleźć. Ale Zośki nie było. No dlaczego? Tutaj ten Józio taki, ten dziad, go nie wpuścił i już, czyli jej nie wpuścił i już. Bo czerwona Zośka umalowana i te brokaty i tak ekstrawagancko, no wiecie Państwo, po warszawsku, czyli brzuchem po piasku. Jak tutaj tramwaj w poprzek chodzi, no to jak ma jechać autobus? Też źle, też że za dużo tego, też na mostku na Saskiej, proszę Państwa, po cztery autobusy. Także dzisiaj żebraczka katowicka kaszlała, proszę Państwa, i na Podkarwińskiej dwa i kaszlała, na Koszykowej 28 i na Soho Art Gallery, proszę Państwa, Mińska 25, no i tutaj jeszcze na Carrefourku też gdzieś coś kaszlała, tak spazmatycznie ku zaczepieniu narodu, ludzi, no tak żebracy, wiecie Państwo, albo się to buja, albo się to kiwa, albo rękę wystawia, albo kopyta w kieszeni, ja mówię, szybko te kopyta do tacy, a to biegają w Muzeum Niepodległości za babeczkami, a to siedzą pod kościołami, a to biegają, a to się spieszą, a to plują, a to kaszlą, a to pochrumkują, a to nerwowo, a to spazmatycznie, a to hipochondrycznie. No, także Nirmala Devi, jak tutaj nad centrum Polski zresztą leciała kiedyś jej samolotem, to powiedziała, że nad Europą złe wibracje. Dlaczego? Ano Państwo, domyślcie się sami. Dlaczego Nirmala Devi, jako największy autorytet moralny wszechczasów, która leciała tutaj nad Europą, przecież były te plakaty tu po Warszawie rozwieszone. Nirmala Devi, największy autorytet moralny wszechczasów, no to nawet mądrzejsza od cerkwi i do waszego kościoła katolickiego też, że nie puszczą. Ani tych takich, co wrzeszczą, co krzyczą, co rzeczą. No nie wolno, nie wolno. Trzeba najpierw sobie kupić Biblię i teraz wymagania są teraz większe. No z tym kościołem katolickim to ja tak żartowałam, bo tam są przecież mafie tych pedofili po 4, po 6. W gazecie nawet tutaj, no co tutaj dalej szukać? Fakty i okazali się, że katolicy mafie pedofili. A tutaj Warszawa jak ma te 3 miliony, czy te 2,5 miliona, proszę Państwa, no to tych pedofili jest pełno. Zresztą no, Janina Paradowska sama mówiła w Radiu Tok FM, że do dziennikarza, do kolegi swego, który jest dwa razy młodszy, mówi, ty mów więcej o pedofilii w kościele katolickim, a nie, że mi tu przeszkadzasz i coś tam coś innego mówił. I ta Paradowska domaga się, Janina Paradowska wręcz domaga się, żeby jak najczęściej mówiono o pedofilii w kościele katolickim, rzymskołacińskim, polskim, no bo tutaj, proszę Państwa, to jest teraz na topie, a że dziennikarze z Radia Tok FM zarobią, a że pogadają sobie, a że się wygadają, a czy ten problem będzie rozwiązany, to jest wszystko stare, jak i te wisiorki, te różańce, te medaliki, no cóż mi Jahwe mówi w Biblii, po waszych modłach, a gdy przychodzicie do mnie, przed moim obliczem stajecie, gdy wyciągacie ręce, zakrywam swoje oczy przed wami. Czy jaskinią zbójców nie jest w oczach moich ten dom? Oto ja to widzę, mówi Jahwe zastępów. I teraz, proszę Państwa, to wcale nie musi być cerkiew. No bo jeżeli tam pójdziemy i po lewo mamy naprzeciwko zoo Florian, no to też wszędzie to samo. Tutaj mało ludzi przychodzi i tutaj prawie prawosławnych nie ma, bo to trzeba do Anglo-Ameryki Białystok jechać przez Szwedzką, przez Marki i to dopiero jeszcze 185 km. Stąd jest Anglo-Ameryka Białystok. A tutaj nie ma nic, tutaj to są puchy, stara kolejowa cerkiew, a tam na Woli tramwajem jadąc 26 pół cerkwi, czyli półtora cerkwi, półtorej cerkwi mówią, tak. W 2,5-milionowej Warszawie katolickiej na 95% papieskiej teraz
Franciszek, ten ich papież, mówią, że podpadł tym radykałom albo tym takim ortodoksom katolickim. No bo prawosławnych nie ma, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy tu w Warszawie, bo uciekli do USA, uciekli do Anglo-Ameryki, Białystok. Białe koszulki, krawaty pozostawiali w XX1 na Jana Pawła waszego 36. W galerii XX1, stara galeria rzeźby.